Tomasz Terlikowski w studiu, mobilnym studiu IWTN Polska, tak można powiedzieć. Witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Za nami gorąca dyskusja, jakim papieżem jest Franciszek. Z jednej strony mówimy świetny duszpasterz, a z drugiej strony mówimy gorszy teolog? Ja bym powiedział jeszcze inaczej. Wydaje się, że to jest duszpasterz, który trochę lekceważy teologię. To znaczy uważa ją za taki czysto teoretyczny konstrukt, który nie ma znaczenia dla praktyki. I nawet jeśli czasami tak jest, to trzeba pamiętać o tym, że duszpasterstwo musi być zbudowane na teologii. Jeśli nie jest zbudowane na teologii i na doktrynie, to się rozmywa, rozpływa, dryfuje w kierunku rozwiązań błędnych. Jeśli nie mamy dobrego rozumienia miłosierdzia, to ostatecznie duszpasterstwo miłosierdzia może opaść w duszpasterstwo liberalne. I ja nie twierdzę, że papież Franciszek tego chce. Twierdzę, że niektóre jego wypowiedzi służą uzasadnieniu takiej złej teologii miłosierdzia i złego duszpasterstwa miłosierdzia. Więc jakby to jest pierwszy element. Niestety wydaje się, że Ojciec Święty jest papieżem, który lekko traktuje doktrynę i teologię. Dużo ważniejsze dla niego jest duszpasterstwo, podczas kiedy no, jakby to jest trochę odwrócenie kolejności. No, najpierw jest dobra doktryna, a potem jest dobre duszpasterstwo, a nie jest tak, że z dobrego duszpasterstwa wypływa dobra doktryna, bo mieliśmy znakomitych kaznodziejów, znakomitych duszpasterzy, którzy zostawali protestantami, no i kościoły przez nie założone wydryfowały w kierunku kompletnie kuriozalnym. Można powiedzieć, że to nie ich wina. To prawda, ale ich winą jest to, że nie stworzyli dobrego fundamentu teologicznego i później wszystko się rozmyło. I to jest jakby jedna refleksja o Świętym Franciszku. Druga jest taka, że jest dużo lepszym kaznodzieją niż teologiem. To znaczy, moim zdaniem, dużo istotniejsze dla zrozumienia metody papieża Franciszka są jego poranne kazania, szczególnie środowe, czy w ogóle poranne kazania w kaplicy, dlatego że w nich widać takiego dobrego jezuitę, który rozeznaje problem i wskazuje jego rozwiązanie. Dużo trudniej jest już, bo podobną metodę, niestety, dobrą metodę w kaznodziejstwie stosuje także przy pisaniu dokumentów, co rodzi, powiedziałbym, taką socjologizację tych dokumentów. One są bardzo bieżące, bardzo aktualne, takie powiedziałbym wręcz publicystyczne. Wskazywane są rozwiązania problemów, które są dyskusyjne po prostu, najzwyczajniej w świecie. Nie mówię tylko o teologicznych problemach. Mówię także o znakomitym dokumencie, jakim jest encyklika Laudato Si. Ale tam są zapisy, które jakby można powiedzieć są bardzo bieżące na temat węgla, na temat jego użycia. No, jako żywo na ten temat naukowcy się nawet spierają, więc nie ma powodu, żeby papież zajmował jedno ze stanowisk. Zamiast poprowadzić dalej bardzo słuszną krytykę bezbożnego kapitalizmu. Więc to jest jakby drugi element. Trzecim elementem papież Franciszek, ja wiem, że to zabrzmi bardzo mocno, ale ja bym powiedział, jest, jeśli chodzi o sprawowanie władzy, klasycznym populistą. Jest Donaldem Trumpem Kościoła i zaznaczam, że nie chodzi mi o prowadzenie moralne. Papież jest świętym człowiekiem, niewątpliwie osobiście, ale o model sprawowania władzy. Struktury się nie liczą. Zwyczaje się nie liczą. Zarządzamy przez najbliższych współpracowników, którzy nie są w żaden sposób nawet umiejscowieni w kurii. Pomijamy stare tradycje na rzecz naszych rozwiązań. Przykład to są kardynałowie. Do tej pory to jest dobry zwyczaj, że pewne stolice biskupie miały kardynałaty. Dlaczego? Dlatego, że w efekcie kardynałowie mieli różne poglądy. Wiadomo, że w krajach bardziej liberalnych kardynałami, biskupami tych miejsc zostawali często ludzie o bardziej liberalnych poglądach, bardziej tradycyjnych, bardziej tradycyjni. I przez to, że papież musiał, można powiedzieć, z definicji mianować ich na kardynałów, mieliśmy bardzo różnorodne kolegium kardynalskie. W tej chwili papież odszedł od tego zwyczaju i osobiście mianuje. Ale jest rzeczą naturalną, że człowiek mianuje osobiście raczej tych, którzy się z nim zgadzają, mają podobną wizję, podobny paradygmat. W efekcie kolegium staje się dużo bardziej jednolite. Ze szkodą dla kolegium kardynalskiego, ze szkodą dla dyskusji Kościoła. Można powiedzieć, poprzedni papieże zostawiali większość swoich prefektów, swoich poprzedników. Czekali aż na trzeci czas emerytury. Tu widzimy, prawie wszyscy zostali już wymienieni. Czy papież ma prawo to zrobić? Ma. Natomiast jest to model sprawowania władzy, powiedziałbym, bardzo populistyczny, wcale nie tradycyjny i wcale nie ewangeliczny. To nie ma nic wspólnego z Ewangelią. I wreszcie papież Franciszek jest papieżem, który bardzo duże znaczenie przypisuje wizerunkowi. Tylko ten wizerunek nie zawsze
jakby w parze z nim idą fakty. No przykładem jest ubóstwo. Mieszkanie w domu świętej Marty jest z punktu widzenia Kościoła dużo droższe niż mieszkanie w apartamentach papieskich. No symbolicznie to ważny gest, to prawda, tylko on jest droższy. Więc jeśli mówimy o ubogim Kościele, no to pytanie, czy ważniejszy jest symbol, czy ważniejsze jest faktyczne ubóstwo. W swoich wypowiedziach, nie tylko dzisiaj, podkreślasz właśnie tutaj to rozejście się papieża w aspekcie duszpasterskim i doktryny. I właśnie o tą doktrynę chciałem ciebie zapytać. Dzisiaj podczas panelu powiedział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, że właściwie jeśli chodzi o synod amazoński, mamy do czynienia z jedną wielką ściemą. To dość mocne określenie, ale z czym mamy do czynienia? Te zapisy, które dopiero się pojawią, bo ostatecznie to papież wyda posynodalną adhortację, ale już pewne sygnały z tego synodu mamy. Czy coś się dzieje z doktryną Kościoła katolickiego? Ja bym powiedział, to lepiej widać na przykładzie synodów na temat małżeństwa. Tak? Nieprecyzyjny przypis, jeden. Oczywiście możemy powiedzieć, że dokument jest piękny. Jest, to jest prawda. Amoris Laetitia jest pięknym dokumentem, ale tak naprawdę cały Kościół dyskutuje na temat jednego przypisu, który zmienił bardzo dużo doktrynalnie. Tak? To znaczy oczywiście zwolennicy papieża powiedzą duszpastersko. Czyli dopuścił osoby rozwiedzione w ponownych związkach pod pewnymi warunkami, ale nie wiemy pod jakimi, bo tego w dokumencie nie ma. Do Komunii Świętej. No to jest głęboka zmiana etyki małżeńskiej, etyki seksualnej, która tylko otwiera furtkę, bo jeśli osoby żyjące w trwałym, obiektywnie, w trwałym stanie grzechu ciężkiego mogą przystępować do Komunii Świętej, to dlaczego bez jakby konieczności nabrzenia, dlaczego nie mogą dwaj homoseksualiści mieszkający razem? Albo dlaczego nie mogą ludzie, którzy żyją ze sobą przed ślubem? To są pytania, albo ktoś, kto ma stałą partnerkę poza żoną. No jaki jest powód, jeżeli rozeznajemy każdą sytuację, może to jest sytuacja taka społecznie akceptowalna gdzieś, albo taka, z której jest bardzo trudno wyjść. No więc jeśli mówimy, że rozeznawanie, że w tym przypadku możemy rozeznać w ten sposób, to dlaczego w innych nie możemy? To jest kluczowe pytanie. Ten dokument nie przynosi, nie przynosi jasnych reguł, a one są potrzebne przy rozeznawaniu. Jeżeli chodzi o synod amazoński, to ja rozumiem wypowiedź księdza Tadeusza inaczej. Chodzi trochę o to, żeby był ściemą, ponieważ nie dotyczył problemów Amazonii, tylko problemów Niemiec. To był synod na temat Kościoła Zachodniego pod pozorem synodu na temat Amazonii, bo dyskutowaliśmy o celibacie. Tak naprawdę w Amazonii, jak brakuje księży, można wysłać misjonarzy. Nawet polski Kościół mógł wziąć udział w tej dyskusji i powiedzieć 500 wysyłamy od razu. Mamy tak dużo księży, że spokojnie możemy się podzielić. Też mówili amazońscy biskupi, mówili, słuchajcie, potrzebujemy więcej misjonarzy, nie potrzebujemy żonatych księży. To, że potrzebni są żonaci księża, mówili głównie biskupi niemieccy. Co więcej, no jeżeli ten synod mówi, rozwiązaniem braków kadrowych w Kościele amazońskim jest święcenie diakonów stałych, po czym my się dowiadujemy, że diakonów stałych w Amazonii jest zero, no to trudno nie nazwać tego inaczej niż ściemą. Znaczy, czemu innemu służył ten synod, niż o nim mówiono? Co nie zmienia faktu, że wiele ważnych pytań na tym synodzie padło. Jest oczywiście prawdą to, co mówi kardynał Kasper. No, jeżeli mamy do wyboru księży żonatych albo brak Eucharystii, no to oczywiście lepiej, żeby księża byli żonaci. Ale pytanie, czy to jest rozwiązanie na długo, czy na krótko, bo jak mówię, pastorów też nie ma na Zachodzie zbyt wielu. Nie ma tych powołań. Więc w tym znaczeniu mówię, czy ksiądz Isakowicz powiedział, że to jest ściema. To jest wprowadzanie tematów Zachodu tylnymi drzwiami i od zakrysty, jak powiedział inny z panelistów. Tam był jeszcze jeden chyba ważny temat, który też poruszałeś między innymi na swoim profilu na Facebooku, mianowicie kwestia wyświęcania kobiet. Czy mamy gdziekolwiek w magisterium, w Piśmie Świętym tą kwestię poruszoną, a synod amazoński do niej wrócił? W sensie ścisłym wrócił do pytania o jakąś posługę kościelną dla kobiet. Oczywiście w dyskusji pojawiały się nawet postulaty święceń prezbiteratu dla kobiet. Natomiast ostatecznie w dokumencie jest mowa o dyskusji na temat święceń diakonatu. I jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że akurat tej sprawy papież święty Jan Paweł II nie rozstrzygnął. Rozstrzygnął, potwierdził tradycję kościoła i nauczanie dotyczące prezbiteratu dla kobiet. Nie ma takiej opcji. Kościół nie ma władzy. Do czego zresztą papież Franciszek wracał, mówił, że nie mamy takiej władzy. To jest chyba rozstrzygnięcie ostateczne. Co do diakonatu, mamy spór historyków, który jest nierozstrzygalny. Wiemy, że w kościele starożytnym były diakonisy. Tylko nie wiemy, jaki był ich charakter.
Nie wiemy, czy to były jakby, czy to były święcenia, czy to była posługa związana z tym, że posługi, które i tak mogły sprawować osoby świeckie, a wtedy mogły na pewno, bo w tej chwili namaszczenia chorych nie mogły, ale wtedy mogły. Czyli chrzest, i teraz też może chrzcić osoba świecka, i namaszczenie chorych, czy wobec kobiet nie sprawowały po prostu kobiety. Nie dlatego, że taka była doktryna, tylko dlatego, że zakładano, że jeśli chrzest dokonuje się przez zanurzenie, to kobieta w białych szatach, szczególnie młoda kobieta i młody kapłan, który ją chrzci przez zanurzenie, to ona jak się wynurza w tych szatach, wygląda bardzo pięknie. No, ale nie najlepiej służy to wierności małżeńskiej przez tych księży czy celibatowi, jeśli, bo to oczywiście były te dwie opcje. W przypadku namaszczenia chorych, namaszczono wtedy często całe ciało. No, całe ciało to znaczy całe ciało, tak? To już nie będę rozwijał tej myśli, co również namaszczano, więc bezpieczniej, żeby robiła to kobieta wobec kobiety niż mężczyzna wobec kobiety. Później Kościół rozwinął, jakby zaczęliśmy namaszczać czoło, dłonie, no nie całe ciało, w związku z tym nie ma wtedy posługi. I Komisja Watykańska powiedziała, raczej nie było, ta wcześniejsza za Jana Pawła II, raczej nie było święceń diakonatu. W tej chwili wydaje się, że część bliskich współpracowników papieża mówi, to były jednak święcenia. Historycznie tego nie rozstrzygniemy. Co więcej, akurat jest dość ciekawe, że teologia diakonatu dopiero nam się rozwija. Dlaczego? Dlatego, że do Piusa XII mieliśmy nie żadne 3 stopnie święceń, tylko 7. I duchownym był już akolita, lektor, akolita, egzorcysta, subdiakon, diakon, prezbiter i biskup. Potem powiedziano, mamy 3 stopnie święceń, diakonat, prezbiterat, episkopat, ale kiedy Sobór Watykański II dopuścił święcenie żonatych mężczyzn na diakonów, to nagle teolodzy powiedzieli, to tak naprawdę nie są święcenia. Tak naprawdę święcenia zaczynają się od prezbiteratu. No więc akurat ta kwestia jeszcze się kształtuje i powiem tak, może być tak, ja tego nie rozstrzygam akurat, że kobiety zostaną dopuszczone. Pytanie tak naprawdę, czy to ma sens, bo przecież wszystkie rzeczy, które robi diakon, zgodnie z nauczaniem Kościoła, może robić osoba świecka. W ogóle nie musi tego robić diakon. No udzielać sakramentu Eucharystii, udzielać, podkreślam, nie sprawować, może stały szafarz. Czy to dobrze, czy źle, to jest inne pytanie, ale może. Chrzcić może każdy. Pogrzeb za zgodą biskupa może odprawić siostra zakonna czy świecki. Niepotrzebne są do tego żadne święcenia. Więc pytanie, czy wprowadzając diakonat kobiety, my nie klerykalizujemy Kościoła. Znaczy nie wprowadzamy kolejnej kategorii klerykalnej, a przecież papież Franciszek, uważam, słusznie wzywa nas do deklerykalizacji, a nie do poszerzania klerykalizmu w Kościele. I wreszcie ostatnia kwestia. Kwestia ekologii. Czy to dobrze, że papież zajmuje się energią jądrową? Ja bym powiedział tak, dobrze, że papież zajmuje się ekologią, bo z teologii stworzenia wyrasta wezwanie do szacunku do niej. Dobrze, że papież zajmuje się konsumpcjonizmem i przesadnym wykorzystaniem złóż naturalnych, bo to wynika, mówię, i z teologii stworzenia, ale także z teologii własności. Można powiedzieć, jak się dobrze wczyta w Leona XIII, w Jana Pawła II i w Benedykta XVI, to wnioski będą takie same. Pytanie brzmi, czy papież musi się wypowiadać na temat rzeczy szczegółowych, jak śmieci mamy segregować, czy pestycydy są dobre, czy złe. I wydaje się, że to jest przesada. Dlaczego? Dlatego, że no my na przykład wiemy już w tej chwili, że samochody elektryczne są dla środowiska przynajmniej tak samo szkodliwe jak spaliny, dlatego że żeby wyprodukować ilość energii konieczną do napędzenia samochodu, to musimy spalić ileś węgla, bo akurat w Polsce mamy ekologię węglową. Co więcej, papieżowi zdarza się, mówię to z ogromnym szacunkiem dla niego, powiedzieć, popełniać, jeżeli chodzi o poziom faktów naukowych, błędy. No jeżeli papież w czasie ostatniego magisterium samolotowego mówi, że trzeba rozważyć zakaz, dopóki energia atomowa nie będzie całkowicie bezpieczna, rozważyć jej zakaz, no to trzeba powiedzieć, nie ma bezpieczniejszej formy energii niż energia jądrowa. Nie ma zdrowszej, bardziej ekologicznej i bardziej bezpiecznej. Każda inna jest bardziej niebezpieczna, ale w ogóle nie ma nic w świecie, co jest całkowicie bezpieczne. Więc jeśli byśmy chcieli używać tylko rzeczy, co do których, które są absolutnie bezpieczne, no to musielibyśmy wrócić do poziomu, no nawet nie kamieni łupanych, bo można sobie spuścić kamień na nogę i też będzie słabo, tylko w ogóle zrezygnować z rozwoju techniki. Więc powiedziałbym tak, o ile sama ekologia to jest bardzo dobry kierunek, ważny i doceniam to zaangażowanie papieża,
o tyle tendencja do tego, żeby wszystkie ogólne rozważania sprowadzać od razu do poziomu konkretu, trochę trywializują to nauczanie i sprawiają, że jest je bardzo łatwo podważyć, zlekceważyć, powiedzieć, że to bez sensu. A już mówienie o grzechu ekologicznym jest absurdalne, bo grzech przeciwko stworzeniu istnieje. Nie musimy wprowadzać nowej kategorii. Nie musimy tego wprowadzać do katechizmu. Bo to jest, tylko trzeba przeczytać katechizm, zamiast szukać za wszelką cenę nowości. Bardzo dziękuję. Tomasz Terlikowski w studiu IWTN Polska. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam też IWTN. I w Polsce, i w Stanach robicie fantastyczną robotę.